Tutaj mamy zatrzaski, które delikatnie podważamy. Z drugiej strony to samo. Tutaj jest też taki zatrzask, ale u mnie jest akurat włamany. No i po odpięciu wszystkich zatrzasków, klosz delikatnie, bez problemów powinien sam zejść. Szkiełka są zamocowane takimi klipsami, które też właśnie tak delikatnie podważam z wyczuciem. Całe podłączenie u mnie wygląda właśnie tak. Z innej lampy wychodzą tutaj dwa kabelki. Ciach. Przedłużyłem je tutaj. Tu idą kolejne dwa z lampy. Wszystkie schodzą się tutaj. I do tego zasilacza od kompletu, co dostałem z ringami razem. Ten cały zasilacz jest podłączony właśnie kablem do... Tutaj było podłączone wtyczka od tych świateł postojowych. Tylko plus i minus połączyłem z tym. Tutaj dodatkowo dodałem opornik, bo mi wysłał błąd i ringi mi migały co chwilę. A teraz po dodaniu tego opornika właśnie on się nagrzewa. On jest gorący jeszcze. On się nagrzewa i dzięki temu nie ma tego błędu. I tak to właśnie wygląda. No a ogólnie te postojówki to taka wtyczka była właśnie. Ona była tutaj, o. Wyjąłem tą wtyczkę. No i tu są, idą dwa kabelki. Uciąłem tutaj ładnie, pięknie i właśnie połączyłem. Nie pamiętam, brązowy to jest chyba plus. Ale nie jestem pewny właśnie już to było. I po prostu podłączyłem. Cała filozofia zlutowana i tyle.